Cześć. Dzisiaj mamy ostatni dzień turnieju czterogwiazdkowego, bez zielonego, podbite ulepszenia. Kto widział, ten wie, że dalej się nie wykupiłem. W pierwszy dzień przegrałem raz, w drugi dzień dwa razy. I jakoś teraz to leci. No dzisiaj nie zamierzam się wykupywać, chyba że w pierwszej rundzie przegram. No to wiadomo, przemyślę temat, żeby chociaż te 5% utrzymać, bo na 1% nie liczę. Musiałem wygrać chyba wszystkie 5 walk. No dzisiaj mi obrona przeskoczyła scen z powrotem na B dzięki wygranej nad Sabro XXX. No i okej. Tutaj delikatna zmiana. Za Sabinę wkładam Rigarda. Z tego powodu, że Gormek obniża defa i Kirill tak samo. W tym akurat kostiumie. I wypadałoby się przed tym jakoś uchronić. No i wracam do kolana. Wypadałoby jak najszybciej tego Rigarda odpalić. I to najlepiej przed odpaleniem pozostałych moich kart. Teraz tak, czy teraz mi się to opłaca robić, jak zaraz się odpali Gormek? Myślę, że tak, bo nie mam na co czekać, tylko trzeba odpalać karty. A tutaj myślę, że może uda się go zabić, fajnie. Okej, to już jest na pewno wygrana. Ta lewa strona nie jest mi w stanie nic zrobić. Pięćset obrażeń. No i dobra. Pierwszy atak gładko. Zobaczymy, co będzie miał w obronie kolejny przeciwnik, Rigard. Znowu tutaj mamy niszczy wszystkie potwory u bohatera i pobliskich sojuszników, gdzie są chyba tylko dwie karty czterogwiazdkowe, które nakładają ten status. Ale wezmę teraz, myślę, Sabinę z powrotem. Z powodu tego Kirilla. Plansza jest taka dziwna. Niby się wydaje, że jest całkiem sympatyczna. A nie do końca są ruchy takie, które się od razu widzi i powinno się je wykonać. Tu będę się chciał chyba tej prawej strony najpierw pozbyć. Nie wiem, czy Rigard by nie był lepszy, bo chyba to podpalenie od Kelil jest groźniejsze niż atak od Kirilla. Teraz tak, no nie chciałbym żadnego z lekarzy odpalić, ale chyba będę musiał, chociaż nie jest jeden ruch, którym nie odpalę na pewno żadnego lekarza.
Puszczę teraz ten diament czerwony z tego powodu, że i tak się tutaj Voluptas odpali. A może jakimś cudem to uda się zabić Kirilla czy kogoś. No niestety. Okazała się to błędna decyzja. Ale nie ma źle. Jakby przeciwnik ma trzech lekarzy. Ja mam wszystkie karty dalej w grze, także myślę, że spokojnie, klocek po klocku uda mi się tak wszystko połączyć, żeby to ugrać. Tutaj zaryzykowałem kaskadę, właśnie pomyślałem o tym dopiero po fakcie, jak już widziałem, jak leci. Chciałbym zdążyć zabić tą Voluptas, zanim się znowu odpali, ale okej, okay, ten ruch powinien być w porządku. Ajajaj, ile mu życia zostało? 3 życia. Ciekawa sytuacja. Nie widzę żadnego ruchu, który by mi zagwarantował zabicie Voluptas albo Kirilla. I odpalę wszystkich. Tym ruchem, który tutaj mi pokazują, odpalę znowu wszystkich trzech lekarzy i. Ale chyba nie ma żadnego innego ruchu. Także nie mam wyjścia, muszę to zrobić. No i zaczynamy od nowa zabawę, czyli każdy ma full HP. Możemy grać dalej. Może tak zmienić taktykę, jednak tą lewą stronę najpierw spróbować wykończyć. Na razie muszę na pewno przetasować trochę planszę, bo nie wiem, jak złożyć jakieś combo, które gwarantowałby mi masowe zadanie obrażeń przeciwnikowi. Pójdę jednak tą lewą stroną, spróbuję się przebić. Znowu to samo. Diament nic mi nie daje. Szczególnie zielony. Muszę próbować po prostu tasować karty gdzieś tam środkiem, żeby nie odpalić tych lekarzy. Dobra, tiebreak działa na moją korzyść oczywiście, bo mam dwie karty atakujące, a on ma tylko jedną i to taką, która nie za wiele mi robi. Okej, okay, to już jest oczywiście wygrana. Bez strachu mogę grać klockami na przeciwnika, szczególnie, że czas nagli. Ogólnie meta na snajperów już dawno się skończyła. Dalej nie rozumiem, czemu ludzie dają snajperów do drużyn obronnych. Ale lepiej dla mnie, bo dzięki temu nie musiałem się wykupować, mimo że dwa pierwsze dni nie wyszły mi najlepiej. Okej.
Tutaj mam Borilla, także na pewno zagram tą Sabiną. Świnia, Łukąg, nie, na pewno Sabina jest mi tutaj niezbędna. Mogę zacząć od... Normalnie bym tego nie zrobił, ale mam pewien szalony pomysł z odpaleniem tego diamentu i zaufaniem, że tam po tej prawej stronie będzie jakaś kaskada czerwonych kart. Może nie do końca o to mi chodziło. Ale tutaj oczywiście muszę forsować odpalenie Sabiny. Troszkę mi się tu koncepcja cały czas psuje. Zrobimy tak. W ten sposób. Tutaj oczywiście teraz Boril jest bezużyteczny. Więc trzeba w niego masowo puszczać klocki. Ok. Padł. I dobra, wszystko zgodnie z planem. Jak się dobrze pamiętam, to został mi ostatni. Nie, jeszcze dwa ataki. Kurczę, ile trzeba mieć punktów na te 1%? Myślałem, że chociaż przez moment wrócę na 1%. 9900 miejsce. No, tak wszystko wygram, to raczej już tego nie da się uratować. Odpalę ten czerwony diament. Chociaż nie wiem, czy tam po lewej stronie nie był lepszy ruch. Dlatego, że chcę jak najszybciej tutaj zniszczyć środek. I to się udało. Czy jest w ogóle szansa, żebym Sabinę odpalił przed Ferrantem? Raczej nie. Dobra, wyszło nieźle. Myślę, że ten atak też już wygrałem. Jest tylko kwestia czasu, kiedy pokonam przeciwnika. No i dobra, to jest już koniec, został ostatni atak.
cokolwiek się w nim wydarzy, no to 75 diamentów zaoszczędzone. I wskoczyłem na 1%, czyli wychodziłoby na to, że około 6000 graczy mieści się w 1%. Maksymalnie skończę mając 18000 punktów. Czy tutaj lepiej zagrać z Sabiną, czy lepiej zagrać z Rigardem? Czy żadnym z nich może? Może zagram z Proteuszem po prostu. Okej. Na razie nie widzę tutaj jakiejś szalonej taktyki w moim wykonaniu. Ale chciałbym znaleźć tutaj fioletowe klocki gdzieś. Może to będzie dobry ruch. Obawiam się, że zanim ja teraz lekarza jakiegoś odpalę, to już będzie po grze. No, dokładnie. Także ostatnio tak zrobiłem za 0. I koniec nadziei na... Ostatnio tak za 0, koniec nadziei na jakiekolwiek punkty. Szkoda. Bardzo kiepskie zakończenie całkiem niezłego turnieju. Z gościem z 57 levelem. Co tu więcej powiedzieć? Jednak chyba trzeba było grać tą Sabiną, szczególnie że na podbitych ulepszeniach Sabina wszystkie te karty blokuje i nie są zboostowane. Po prostu głupie zagranie z mojej strony, biorąc Proteusza. Ok, jutro na pewno wrzucę jakieś podsumowanie turnieju, jakie dostałem nagrody oraz propozycje ustawienia obrony na poniedziałkowy turniej. Trzymajcie się.